Krzyż nie jest znakiem beznadziei, ale jest znakiem nadziei. Krzyż jest znakiem mądrości i to nie takiej mądrości, która płynie z tego świata. Krzyż jest przede wszystkim mostem i jest drabiną. Intuicyjnie stawiamy krzyże i wieszamy je w miejscach naszej codzienności, niekoniecznie związanej z sakrum, bo mamy w sobie takie przekonanie, że z tego krzyża płynie mądrość dla. Naszego życia. Bo chrześcijaństwo to jest droga ludzi, którzy mocno stąpają po tej ziemi. Błogosławimy dzisiaj Pana Jezusa Chrystusa na tym krzyżu, bo chociaż go nie rozumiemy i nie rozumiemy mądrości krzyża, i nie jesteśmy w stanie jej pojąć własnym rozumem, to wiemy, że nie, nasza wiara nie ma bujać obłokach i uciekać od rzeczywistości, która niejednokrotnie jest trudna, jest nie do zniesienia, jest bardzo cierpiąca, dlatego jako chrześcijanie jesteśmy ludźmi wiary mocno stąpającej po tej ziemi, dlatego dzisiaj błogosławimy Cię, Panie Jezu Chryste, za ten krzyż, który nam dałeś, bo on, on nam objawia mądrość. Całkiem sporo znajomych, którzy teraz mają małe dzieci, i czasami jak ich spotykam, to widać, mają takie podkrążone oczy, tacy są zmęczeni i, i bardzo radośni przy okazji, bo opiekują się swoimi dziećmi, ale robią to z miłości. I to jest coś, co, co ich kosztuje i to w ogóle nie ma najmniejszej wątpliwości, że opieka nad takim dzieciątkiem. To jest wymagająca sprawa, ale oni wiedzą, że tak trzeba, bo to im podpowiada miłość. Jezus dzisiaj też nam mówi, że tak trzeba. Trzeba, żeby wywyższono Syna Człowieczego, po to, żeby świat został przez Niego zbawiony. Sam Bóg wie o tym, że czasami do większego dobra przechodzi się przez trudności i on sam się na to decyduje. Dlatego w tych różnych trudnościach, które nas czekają w naszym życiu, on nas nie zostawia. On razem z nami przez nie przechodzi. Cokolwiek by to nie było. Mamy Boga, który wchodzi we wszystkie nasze trudności, problemy, bóle, cierpienia. I jeśli z nim w to wejdziemy, bo one same same z siebie one nie mają sensu. Ale jeśli z nim w to wejdziemy, to on to doprowadzi do większego dobra.